Dzisiejszy warsztat dla Las Orledu to była taka progresja od ruchu ciała, też zabawy i śmiechu i oddechu poprzez bardziej zorganizowane muzyczne ćwiczenia na skalach muzycznych hinduskich. Też pieśni, które stanowiły takie przejście, też były rozgrzewką. Pieśni z różnych krajów, perska pieśń była to i z różnych czasów, bo była łacińska pieśń, hymn do świętego Jana, z którego wzięły się nazwy dźwięków gamy w Europie. Utre mi fa sol la. Tak. I potem w kontrapunkcie do tych europejskich nazw. Dźwięków skali były żywiołowe, można powiedzieć, ćwiczenia na skalach hinduskich z ich nazwami. I potem po przerwie śpiewaliśmy w przyrodzie. Tak, skoro patrzysz na mnie, to rozumiem, że ja mam powiedzieć o tej trzeciej części. W tej trzeciej części, nie bacząc na deszcz, który się odzywał takimi pomrukami. Słyszeliśmy te pomruki deszczu i zastanawialiśmy się, czy możemy pójść dalej niż tutaj gdzieś w pobliżu naszej świetnej sali. Ale spokojnie. Wybraliśmy się wprawdzie samochodami. No mówię wprawdzie, dlatego że można by oczywiście biec albo pójść krokiem procesyjnym, uroczystym. Poszliśmy na górę i tam na górze jeszcze śpiewaliśmy trochę skal hinduskich. A potem właściwie miała miejsce taka pierwsza próba zaśpiewania po czesku tekstu Edwarda Stachury z moją muzyką. To są pieśni, które składają się na utwór taki spektakl wędrowny, procesyjny spektakl Missa Pagana. I na górze, już w takim bardzo pięknym i zacnym miejscu wśród skał, siedzieliśmy i śpiewaliśmy dwie pieśni. Pierwszą pieśń, taką wstępną pieśń, taki właściwie hymn. Chodź człowieku, coś ci powiem, chodźcie wszystkie skały. W każdym razie, ponieważ to pierwszy raz słyszeliśmy w ogóle w życiu,
Bardzo ładne tłumaczenie Dawida z Linki. I próbowaliśmy to śpiewać. Okazało się, że nieźle nam to szło. Jakby Edward Stachurer napisał to po czesku zupełnie. I też bardzo się cieszymy, że bardzo tak jesteśmy tutaj miło przyjęci przez Glass Ohlet. To jest czołowa organizacja zajmująca się głosem w Europie, a ponieważ świat nie jest zbyt duży, więc i na świecie. I uczestnicy wspaniale przygotowani, rozgrzani, już właściwie gotowi na wszystko. No. Gotowi wziąć udział w każdym ćwiczeniu, nawet najbardziej dzikim albo trudnym, takim, które stanowi wyzwanie. I doskonale intonujący, wszyscy pięknie, czysto śpiewający. Velmi mě to zaujalo už od začátku, protože jsem si říkala, že je to práce s hlasem, s dechem, celkově s tělem a s tím, jak člověk může v sobě rozezvučit to tělo, poznat vlastně prostě svůj hlas. Takže s tím jsem do toho přišla a to splnilo moje očekávání, že vlastně dopoledne jsme zkoušeli různé zvuky, zkoušeli jsme si na sobě nebo v sobě hledat různé tóny a bylo to spíš takový si hraní, udělat si i ze sebe trošku srandu. Různé zvuky, kterých člověk normálně ani neví, že vlastně dokáže ty zvuky udělat. A potom to odpoledne, to mi přišlo krásný v tom, že jsme byli vlastně v přírodě a mohli jsme poslouchat a vnímat ten svůj hlas v přírodě, kdy je to úplně jiný, vnímat ten svůj hlas v prostoru a hlavně i mezi živejma stromama nebo na louce a tak. A zpívali jsme taky na skále, vlastně do prostoru, kde jsme se učili nový písničky zhudebněný vlastně básně pana Stachury. A ty slova ve mně hodně rezonovaly, celkově to prostředí i vlastně to, jak to bylo vedené a ty osobnosti, které to vedly. Takže můžu doporučit, aby každý, kdo chce pracovat na sobě a chce poznat sebe, zkoušel zpívat nebo pracovat se svým tělem a s hlasem. Všichni jsou dnes zvládní, pojďte lidé všem vyznání, do kořán jsou vládní. No tak, bo to właściwie tak jak Saba przed chwilą to powiedziała, w tych trzech częściach mieściła się pierwsza część taka bardziej procesualna, w której bez takiego może stopniowego wykładu, takiego bardzo krok po kroku, jednak zajmowaliśmy się właśnie ruchem, relacją głosu do ciała, ten głos w ruchu, samogłoski, spółgłoski, głoski, fonemy, ale przy okazji tych ćwiczeń bardzo wiele też zrobiliśmy takich rzeczy, które były częścią, mogłyby być częścią całego warsztatu, takich na przykład jak właśnie jakieś dźwięki z repertuaru tak zwanych extended vocal techniques, czy też właśnie dźwięki jakieś na wdechu, ale to było, nie miało to takiego aspektu technicznego, żeby to pomagało w jakimś konkretnym, prawda, przedsięwzięciu, tylko to chodziło o to, żeby może rozpocząć zainteresować czymś takim i widać też, że niektórzy uczestnicy z tym mieli do czynienia i że to robili wcześniej,
i też próbują to robić. Jest to jakieś coś miłego. Może taka chwila też, gdzie nawiązaliśmy do muzyki średniowiecza. Vido Zarezzo, hymn Utkwe Antlaxis. Też śpiewaliśmy, w tym hymnie też przemycaliśmy takie elementy, jak właśnie takie elementy śpiewu właśnie bizantyńskiego, perskiego trochę. Potem pieśń perską śpiewaliśmy. I w tej trzeciej części bardzo tak, powiedziałbym, skromnie, ale w sposób bardzo udany. Zaśpiewaliśmy po raz pierwszy w ogóle. Miało to miejsce, premiera w ogóle tych pieśni. Bardzo, bardzo ładnie, znakomicie na takim wzgórzu, wśród skał, wspaniale. A od jutra zaczyna się sześciodniowy warsztat przygotowujący do Missy Pagani. To znaczy bardzo intensywne warsztaty wokalne prowadzące do opanowania materiału, czyli pieśni poety polskiego Edwarda Stachury, bardzo niezwykłego człowieka z muzyką Czesława Lecińskiego, również bardzo niezwykły człowiek. I bardzo się cieszymy na tą pracę z czeską grupą i też dla nas jest to radość, bo będziemy też zmuszeni, żeby opanować cały ten tekst po czesku i być trochę w żywiole czeskiego języka. Zmuszeni, będziemy się bardzo cieszyć, bo no tak. Ale się rzeczy będziemy uczyć. I like this statement because I haven't heard it from someone else. Can you say it, maybe? It was just came through my experience with leading workshops and singing also as a performer, singer, soloist, and in duet with Saba. But mostly it came from my work in the workshops, you know, leading workshops, and sensing what this voice is, what it is, what kind of thing it is. It's something very powerful, because it might be very sensitive, very delicate. It might be also very powerful from the other side. It might be powerful and even dangerous. It might, and so it, the voice as the voice might be might healing properties, and this is what the doctors should have when they come to a patient, someone is sick, and they hear the voice first. So, but also the voice might give the command, might say, you know, command for people to shoot or do something terrible. So the voice really has a very powerful place in our lives, and we don't realize this. So this is what I thought, and this is what also what I read in a very wonderful book called Music, and this is a book by Sufi Hazrat Inayat Khan,
a great musician and a spiritual master who was a Sufi, and he was performing musician, and he sang, he played vina, but at certain point he noticed that people like to listen to what he says, and so he played music and talked to people. So this kind of thoughts I was familiar with this, but the thought about the voice as some sense, another sense of human being, because we have five senses, yes, and six sense. It's we usually think that sixth sense is intuition, but voice is another sense because you can touch somebody. Yes.